Witam serdecznie, otwierając naszą uroczystość, witam serdecznie przedstawiciela Kancelarii, przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, pana ministra Macieja Klimczaka. Witam serdecznie przedstawiciela ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członka naszej Rady Programowej, dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, pana Zenona Butkiewicza. Szanowni Państwo, 30 lat dla człowieka to wiek dojrzałej młodości. To już pewien zasób doświadczeń, wystarczający do dokonania życiowych korekt, kontynuacji i rozwoju tego, co dobre, a ograniczenia tego, co złe dla niego i otaczających go ludzi. A jak jest w przypadku takiej instytucji jak Centrum Rzeźby Polskiej? Sądzę, że podobnie. Z jedną jednakże różnicą. Instytucja musi być bardziej otwarta. Tworzą ją ludzie, w naszym przypadku wiodąca rola przypada artystom. Szanowni Państwo, list pana prezydenta skierowany jest do organizatorów i uczestników obchodów 30-lecia powstania Centrum Rzeźby Polskiej w Morońsku. Panie dyrektorze, panie i panowie. Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na obchodach 30-lecia Centrum Rzeźby Polskiej w Morońsku. Z tej okazji pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich osób, które na co dzień tworzą niezwykłą atmosferę jedynego w swoim rodzaju miejsca na mapie kultury polskiej. To dzięki Państwa pracy Centrum stale się rozwija, a zarazem jest pozostając ośrodkiem prężnym i potrzebnym twórcom. Jednocześnie o tradycjach wykraczających daleko poza ramy czasowe obecnego jubileuszu. Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi w promowaniu sztuki polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Jan Gagacki. Za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury polskiej na arenie międzynarodowej, za osiągnięcia w pracy publicystycznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Mariusz Knorowski. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę pani Leokadia Adamczyk. Pan Wiesław Badeński. Pan Jerzy Fijołkowski. Pan Ryszard Grzyb. Pani Bogusława Gutkowska. Pan Jerzy Jedliński. Pan Mirosław Komur. Pani Danuta Maj.
pan Mirosław Marszałek. Pan Jarosław Woźniak. Medalem brązowym za długoletnią służbę pan Janusz Chruściel. Szanowni Państwo, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wchodzi w skład Narodowych Instytucji Kultury. Naturalną rzeczą byłaby obecność tutaj ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Myślę, że ze względów, o których wszyscy niestety wiemy, zaplanowana od dawna obecność pana ministra dzisiaj nie doszła do skutku. Dla mnie tym większy zaszczyt i tym większa trudność, że muszę dzisiaj pana ministra w tej roli zastąpić. Jeżeli państwo pozwolą, przeczytam list adresowany, podpisany przez pana ministra. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na ręce pana dyrektora Jana Gagackiego. Szanowni Państwo, szanowny panie dyrektorze, dzisiejsza uroczystość honorująca 30-lecie instytucji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku stanowi szczególną okazję do wykazania uznania i wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do jej zainicjowania, jak i również mają swój udział w kontynuowaniu artystycznych tradycji i tworzeniu współczesnej historii tego niezwykłego miejsca. Przestrzeń orońska, począwszy od czasów Józefa Branta, przyciągała wybitnych artystów z Polski i zagranicy, którzy swoim talentem i pasją twórczą kształtowali jej charakter, współtworząc tym samym historię rzeźby polskiej. Służyły temu plenery, wystawy, pobyty twórcze. Doskonałym przykładem jest otwierana dzisiaj wystawa jubileuszowa, poświęcona jednemu z najwybitniejszych twórców polskiej rzeźby, Ksaweremu Dunikowskiemu. Niezmiernie żałuję, iż nie mogę osobiście uczestniczyć w wydarzeniach jubileuszowych, dlatego chciałbym w tym uroczystym dniu za pośrednictwem niniejszego listu przekazać słowa podziękowania dyrekcji instytucji, wszystkim pracownikom, osobom związanym z centrum. Wyrazy wdzięczności kieruję do artystów, których praca twórcza jest sensem i jednym z najważniejszych powodów istnienia i działalności centrum. Gratulując dotychczasowych dokonań, chciałbym przekazać na ręce pana dyrektora życzenia dalszej owocnej pracy, wspaniałych sukcesów. Niech następne lata przyniosą wiele nowych, ambitnych wyzwań, będących inspiracją do kolejnych twórczych poszukiwań. Zaś publiczności Centrum Rzeźby w Orońsku życzę niezapomnianych wrażeń duchowych i estetycznych. Z wyrazami szacunku podpisał minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Pełny medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymuje Antoni Janusz Pastwa. Zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymuje Jan Stanisław Wojciechowski. Zasłużony dla kultury polskiej otrzymuje pani Monika Bartoszek. Medal zasłużony dla kultury polskiej otrzymuje pan Bogusław Dobrowolski.
zasłużony dla kultury polskiej otrzymuje pani Halina Gajewska. Medal zasłużony dla kultury polskiej otrzymuje pan Leszek Golec. Wystawę, będziecie katalog oglądać. Natomiast chciałem powiedzieć, że wśród nas jest tutaj jeden rzeźbiarz, uczeń, nagrodzony dzisiaj medalem, który bardzo dobrze znał Dunikowskiego, ponieważ z nim rozmawiał przy pracy, przekuwał jego rzeźby w królikarni. I nie wiem, czy ktoś drugi tutaj jest, kto mógłby tyle powiedzieć o Dunikowskim. No ale słońce świeci, nie wiem, czy państwo będziecie chcieć dosłuchać. On lubi dużo mówić. Dziękujemy serdecznie. Myślę, że będzie okazja jeszcze, bo postać Dunikowskiego... Przepraszam, zapomniałem powiedzieć, kto to jest. To jest pan profesor Józef Szczypka. Thank you.